Cześć Olek, witam, pozdrawiam Cię z Wrocławia. Powiedz na początek, jak tam pogoda u Ciebie w Gran Canarii? U mnie słonecznie, w klapkach, w krótkich spodenkach można wyjść, więc nie narzekam. No to patrząc za okno możemy... Ciepło jak w całym roku. Patrząc za okno możemy jedynie pozazdrościć, no ale nie będziemy oczywiście rozmawiać o pogodzie, tylko o koszykówce. Także o Twoich koszykarskich związkach z Wrocławiem, z Dolnym Śląskiem, no bo właśnie tutaj rozpoczynałeś swoją karierę, konkretnie w Górniku Wałbrzych. Powiedz, jak Ty wspominasz ten czas właśnie spędzony we Wrocławiu, we Wałbrzychu i w okolicach? No bardzo dobrze, no cały czas tam krążyłem pomiędzy Wałbrzychem a Wrocławiem. Tam praktycznie grałem wszystkie mecze w tych młodzikowe. No i tam tak jakby w Górniku stawiałem swoje pierwsze kroki w koszykówce, więc tak można powiedzieć, że tam złapałem tą zajawkę i dzięki temu, że tam zacząłem trenować i mi się to spodobało, do teraz gram w tą koszykówkę i nadal mi się to podoba, więc no, mam duży sentyment do Wałbrzycha, do Dolnego Śląska, do Górnika, że tam stawiam moje pierwsze kroki. No, wszyscy wiemy o rywalizacji Górnika ze Śląskiem. Czy ty jako młody chłopak pamiętasz jakoś szczególnie właśnie tą rywalizację między tymi miastami, między tymi klubami? Może też miałeś okazję rywalizować w meczach młodzieżowych Górnika ze Śląskiem? No, na pewno. Ja nie pamiętam, ile meczów graliśmy przeciwko Wrocławowi, przeciwko Śląskowi, ale na pewno było ich parę w każdych kategoriach tych młodzieżowych. Szczególnie chyba jeden pamiętam, który graliśmy na Aquazdroju. To była chyba taka pierwszy mecz, gdzie ci młodzi grali na tej nowej hali. No i tam chyba pokonaliśmy Śląsk, jeżeli dobrze pamiętam, i się dostaliśmy na mistrzostwa, tylko na kwalifikacje do mistrzostw Polski, coś takiego. Nie pamiętam, jak to się nazywało, no ale no dobrze wspominam ten mecz, bo przez to, że wtedy się dostaliśmy do tych ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Dzięki tam tak jak naprawdę skauci mnie zobaczyli z Hiszpanii i dzięki temu mogłem później rozwijać się poza Polską. A czy w Twojej karierze kiedykolwiek, albo w tych młodzieńczych latach, albo później pojawił się temat gry, transferu dla Śląska Wrocław? Pojawił się nieraz. Był taki moment właśnie w młodzieżowej. Jak jeszcze grałem w Górniku, to już wtedy miałem oferty właśnie z Hiszpanii, wtedy się pojawił pierwszy oferta, a później się pojawiła, kiedy wracałem z Belgradu właśnie na Gran Canarię. No ale w dwóch przypadkach odmówiłem i dalej jestem na Gran Canarii i wtedy właśnie wyjechałem. Okej. Czyli gdzieś tam jako dzieciak pewnie odwiedziłeś kosyniarkę na Mieszczańskiej, legendarną. Tak, nieraz tak, jadła. Nieraz. Nieraz tam byłem. Okej, a w hali stulecia może kiedyś miałeś okazję być? Czy to na meczu, czy w jakichś innych? Jeżeli się nie mylę, to byłem tam na All-Star Game. Chyba nie wiem, ile lat temu to było. Tam chyba się odbywał taki mecz właśnie, gdzie cała liga grała ten All-Star. Był konkurs wsadu, coś takiego. Jeżeli się nie mylę, to właśnie było na hali stulecia w Wrocławiu. Okay, to chyba był jedyny raz, kiedy tam byłem. Okej, bardzo możliwe, sprawdzimy to. No ale przejdźmy teraz do czasów współczesnych. Powiedz, czy ty śledzisz na co dzień rozgrywki Energa Basket Ligi? Pewnie tak, bo występuje tam sporo twoich kolegów. Jak oceniasz siłę tych rozgrywek i kto może jest twoim faworytem do tytułu w tym sezonie? No na pewno moim faworytem jest Śląsk. Z takim bilansem ciężko patrzeć na inną drużynę, tak? Nie przegrali żadnego meczu. I moim faworytem jest na pewno Śląsk. No i tyle. A co do siły ligi, to na pewno jest to rozwijająca się liga. Z każdym z roku na rok jest coraz więcej sponsorów i mam nadzieję, że dalej się będzie rozwijać. I mam nadzieję, że to bardziej cały czas będzie szła do przodu, tak jak teraz jest. No właśnie, mówisz o Śląsku i mecz ze Śląskiem, to znaczy pomiędzy Śląskiem a Gran Canarią zbliża się wielkimi krokami. Aż 5 reprezentantów Polski zobaczymy na parkiecie. No, ty zazwyczaj grasz z nimi w jednej drużynie, teraz zmierzycie się przeciwko sobie. Czy te mecze dla was, dla ciebie mają jakieś szczególne znaczenie? Taki dodatkowy podtekst? Dla mnie na pewno mają, no nie tylko dlatego, że
że akurat teraz będę wracał, tak można powiedzieć, do domu, do Polski, ale dlatego, że zawsze jest miło spędzić tą chwilę przed meczem z przyjaciółmi z kadry i zawsze jest miło pogadać, no bo na pewno się troszeczkę ze sobą tęskni po tylu latach, jak się spędza każde praktycznie wakacje ze sobą. Więc tak, no, nie tylko poprzez rywalizację, ale poprzez to, że można sobie po chwilę pogadać i powspominać i się zobaczyć. Mhm. A jeśli chodzi o aspekty sportowe, bo to już będzie wasze trzecie takie spotkanie, a drugie w tym sezonie, powiedz, o czym ty i twoja drużyna będziecie musieli pamiętać, żeby ze Śląskiem znowu wygrać trzeci raz z rzędu. No, na pewno będziemy musieli uważać na obu rozgrywających, na Martina i na Łukasza, bo zagrali tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, oboje bardzo dobry mecz. No i później po prostu grać naszą koszykówkę, tak? My wiemy, co mamy robić. Na pewno będziemy mieć, wyskautujemy Śląsk, tak to zrobiliśmy ostatnim razem. I tyle. No i pewnie gdzieś tam więcej punktów niż Olek Dzieła będziesz chciał zdobyć, żeby gdzieś tam u trenera reprezentacji dodatkowy plusik zdobyć. Nie, no to, na to tak nie patrzę. Jeżeli moja drużyna wygra i nie zdobędę nawet więcej punktów niż Olek, to na pewno będę szczęśliwy. I wydaje mi się, że on tak na to patrzy, że jeżeli Śląsk by z nami wygrał, a by miał mniej punktów ode mnie, to by się cieszył nawet bardziej niż gdyby miał więcej punktów. Jasne, czyli dyplomatycznie. A propos reprezentacji, no wszyscy pamiętamy ten niesamowity wrześniowy Eurobasket i o to też cię muszę zapytać, bo właściwie cała wasza, no mówię tutaj o tobie właśnie, o Olku Dziewie, o Łukaszu Kolędzie czy o Sloterze, no rozgrywacie wszyscy bardzo dobry sezon. Czy można powiedzieć, że ten występ świetny na Mistrzostwach Europy dał wam takiego pozytywnego kopa przed całym sezonem? Jeżeli mówiąc o sobie, to na pewno tak, na pewno dał mi kopa w tym sezonie, bo pokazał mi, co potrafię, na co mnie stać. I mi na pewno dał kopa, mówiąc o innych, to tylko mogę powiedzieć swoją perspektywę. AJ gra tak jak AJ cały czas, na takim samym poziomie. No a u Łukasza i u Olka na pewno widzę poprawę niż w tamtym sezonie. Czy jest to przez Eurobasket możliwe? Ale wydaje mi się, że oni dalej się rozwijają i tak jak ja, więc z roku na rok wydaje mi się, że będziemy tylko lepsi i takie duże imprezy na pewno nam pomagają w zdobyciu pewności siebie i to tylko na plus. Mhm, okej. Okay. Podpytam cię jeszcze na koniec o Eurocup. Powiedz, jak ten ćwierćfinał z zeszłego sezonu został odebrany u was w drużynie, bo chyba jednak było to lekkie rozczarowanie, biorąc pod uwagę, że byliście w czołówce grupy i jednym z faworytów do całych rozgrywek. No na pewno słabo, byliśmy zawiedzeni, tak. Ja tutaj przyjechałem wtedy z Serbii, byłem tak jakby tylko w połowie sezonu i od samego początku było tutaj mówione o tym, że chcemy wygrać to, że mamy szansę na wygranie Eurocupu. No i taka porażka z drużyną, która spadła z OCB w takim stylu, że wygrywaliśmy chyba bodajże do końca dwóch minut 8 punktami, czy nawet 10. No jest bolesna i na pewno było nas stać na więcej, no ale co było, to było i w tym sezonie na pewno będziemy chcieli nie powtórzyć tego, co zrobiliśmy rok temu i zajść jak najdalej. Na pewno też ten nietypowy format, czyli tylko jednego meczu w playoffach, sprzyja niespodziankom. Myślisz, że to doświadczenie z zeszłego sezonu wam pomoże poprawić ten rezultat? Może coś innego wskazałbyś, co jest mega ważne właśnie w tak nietypowym formacie? Nie, no na pewno jest ważne jak najwyżej zostać w grupie, w tabelce, jak najwyżej być do końca rozgrywek, no bo ten, kto jest pierwszy w grupie, zawsze gra u siebie, tak, do końca. Ten, który ma lepszy bilans, więc jeżeli tak jak rok temu byliśmy chyba, skończyliśmy pierwsi w grupie, byśmy grali do samego końca u siebie. To jest na pewno duży plus, no bo dostać się na Gran Canaria to nie jest łatwa sprawa i na pewno jest to duży plus. No a ta przegrana w ćwierćfinale z tamtego roku na pewno nadała do myślenia i na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tego powtórzyć.
Jasne. Okej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Powiedz, czy masz może na koniec jakąś wiadomość do kibiców Śląska, a może do Twoich kolegów z reprezentacji, z którymi już w środę najbliższą się spotkasz? No to cześć wszystkim, z tej strony Olek Balcerowski. Zapraszam Was na mecz Śląska-Wrocław przeciwko Gran Canaria, który już zbliża się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że wszyscy przyjdziecie, będziecie kibicować nie tylko na kadrowiczom, ale raczej nie tylko Śląskowi, tylko wszystkim kadrowiczom. I mam nadzieję, że damy bardzo dobre spotkanie i tyle.